Leonis tutaj jest. Okej, ja tam i tak po najmniejszej linii oporu będę szedł do wroga. Do garnizonu? Którędy? Tędy. Tak, i co, Terek? Co mogę tu pan zrobić najlepszego? Terek. Chyba mogę jedynie wyjść stąd, albo do koszar. W sumie to ma sens. Dobra. Biorę zbrojnych. Okej. Nie biorę zbrojnych. Biorę zbrojnych. Wracam się tutaj. I będzie już Krelion wtedy na wylocie. Od razu. To co, Krystianie? Idziesz do yoga, idziesz na północ. Ten. Jak samonapełniający się wóz. Aha, no tak. O, super. I co teraz? Jak się powymieniać, żeby było najlepiej? O tak, teraz zamienić armię? Albo jeszcze lepiej. Biorę ciężkozbrojnych. Biorę archanioły. Biorę zwykłe anioły. Za kogo? Za ogrów? 43 razy 6. No, mają siłę. Większe niż te anioły. Tak, anioły się ulepszy. Gryfy 21 słabo. Tych to w ogóle. Cyklopy. Wezmę kapłanów zamiast uruków. No i mieszanka całkiem. Tak. Dobra, powinien sobie poradzić. Kotka maga. Jeszcze jeden do ataku. Świetnie. No, do szkoły magii też zajdzie. No i dobra. Tutaj coś. Bractwo miecza. Morale garnizonu. Niech będzie. Tu nic i tam nic. No i tyle. Jak? A, idzie na południe na razie. To dobrze. Może dopłyniemy jeszcze. Zresztą, Krystian przecież ma przyzwanie... Przyzwanie? Chyba ma przyzwanie łodzi. Zobaczmy. Przyzwanie okrętu. Proszę bardzo. Szkoła magii. Weźmiemy tym razem moc. Przyzywaj okręt. Jakiś czarny. I płyniemy na drugą stronę. A potem tutaj. Będzie dobrze. Jeszcze boja. Tutaj Fort Ogrów. Przy okazji możemy zająć, tak jak i kryształową grotę. Ogry chcą się dołączyć, niestety nie możemy. Już nie ma dla was miejsca. Sorry. Ulepszanie. Ale spaliłem znowu. Dobra. Najwolniejszych na środek. Jeszcze. Strzelających. No i tak, od razu przetransportuję. Git. Nie ma tu nic, więc ulepszam jedynie. Proszę bardzo.
wiesz, jedz. Na kogoś trzeba wymienić. No, coś w tym stylu. No. Krelion ma trochę jednostek. Może dostarczyć. Super. Tyle mi to zajmie. No niestety. Dobra. To Jok, co on może zrobić? Może jedynie poprzejmować różne miejsca. Do szkoły magii zajść? To jest całkiem niezła myśl. Więc tak, zacznę się od szkoły magii. Przede wszystkim wiedza, żeby móc w ogóle czarować. Tutaj podwojenie many. Teraz po atak. Co tam dalej się okaże? Dobra, ty się tu zbrój. Może będą walczyć ze sobą razem. Gdzie jest ten drugi bohater? To Rosser. Byłoby zabawnie. Oby. Więc, Greczynko, możesz odwiedzić te morza na północ. No, wrak, lepiej nie. Tu w ogóle jest jakaś przesmyk? Zobaczymy. Więc, nie mogę nic za bardzo kupić. Stoczni w podziemiach też się nie da. Co takie oczywiste nie jest. Tam jakaś butelka chyba z wiadomością jest. Tylko gdzie to było? Aha, ten Torosar sobie chodzi. A w podziemiach z kolei najpierw poszedł na południe, teraz idzie na północ. Już nie wie, co ze sobą zrobić. Tu jest wir, okej. No dobra, będziemy więcej widzieć. Przynajmniej taki plus. Krelion? Tak. Teraz Krystian. Twoi ludzie odnajdują starą boję nawigacyjną. Ich morale wzrasta, gdy nabierają pewności, że płyniecie właściwym kursem. Pięknie. I tak mam na maksa morale. Tak. Krak, hak. Malko? No, what? Skąd się to wziąłeś? Ktoś cię zaraz zabije. Spokojnie. Doczekasz się. Już niebieski tu jest. Pyre. Green Falls. Green will fall. Dobra. Są mnisi. Jest sens iść tutaj. Dobra, jak najszybciej będę chciał dostarczyć kolejne jednostki. A jeszcze wezmę poziom wiedzy. Może będzie akurat logistyka. Dobra, mamy atak. Dalej. Na razie nikt do nas nie idzie. Tyle dobrego. No i co? Łażą, łażą! Jakby po swoim. Chciałbym zobaczyć, że tamten atakuje ten... Co to jest? O, smoczą utopię. Że znika. To by było dobre. Dobra, więc najbliżej wroga będę miał, jak wyląduję gdzieś tutaj. Cześć, syrenki. Nie zajeżdżam, bo bym parę lat stracił pewnie. No to mnie nie stać. Krystian. Po Krystianie... Cóż, różnych rzeczy można się spodziewać. Ten jasnowidz tutaj jest? Gdzie jest ten Terek? Tu! Na samym rogu. Już... Torosar.
Już zwija się. No dobra, Alamar. Spuścimy mu łomot. I tak, skoro nie dojdę w jedną turę, to sobie jeszcze zajdę tu. Mam nadzieję, że Pyre mi nie spuścił łomotu z drugiej strony. Zobaczymy. Plus jeden poziom. Cudownie. Biorę mądrość. I tak, Jog. Staw z klejnotami, laboratorium. Koszary? Mogą być. Więcej ich będzie. Przy najmowaniu. No i tak, Greczynka. O, nic nie zobaczę poza tym. Tutaj nie ma sensu przychodzić raczej. Jest już jeden okręt. Możemy w takim razie wpłynąć do wiru. Też zobaczyć, co się stanie. O, właśnie. Butelka! Wiadomość Krystiana pewnie w niej jest. No dobra, do wiru. Jesteśmy po drugiej stronie. Tu Torosar jest. Tu może sobie wpłyniemy jeszcze raz. O! Jesteśmy teraz zupełnie gdzie indziej. Nice. Źle nie jest. Bunkrów nie ma. Ale też jest dobrze. To Krelion. Tutaj był wróg. O. Tak. Co dalej? Nie broni się w zamku. Ha, to zabawne. Aha. Też marnuje czas. Dobrze. Nikt nas nie atakuje. A ten w podziemiach idzie na południe, więc pewnie też Krystiana napotka. Niedługo. Tylko trochę mu to zajmie, jest w połowie niecałej. Tch. No to do podziemi. Przy okazji Krystian jeszcze może dostać kolejne jednostki. Tu nie najmiemy nic, ale weźmiemy to, co jest już. Greczynka... W tą, czy w tą? W tą lepiej. Są wody pomiędzy wyspami. Więcej można zobaczyć. O, kolejne syreny. Trochę gorzej wyglądają. Wolę takie. Tie, bo to prawdziwy widok. To bez iluzji. Syreny. Okej. Okay. Rozszatkowane. Wchodzę tu, wchodzę do Green Falls. I niech sobie atakuje nas. Pięknie. Sobie poczekam, sobie strzelę raz, dwa. I tyle. Green Falls. O, jakie zasieki. Dobra. Głaz raz. Chodźcie tu. Tutaj. No, 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 no. Pięknie. No, już zostawiono otwarte. Przy czym to i tak nic nie zmienia. Księga zaklęć, yeah! Uuu, miejski portal. Bądź mądry. Bardziej. Czwarty poziom.
Nie tym razem. Czy tutaj coś jest? Nie ma nic. Aha, magazyn zasobów. Skarbiec by się przydał. Ale nie chcę im ulepszać nic, póki nie okaże się, że rzeczywiście zostajemy tu na dłużej. Pyre. Zobaczymy. Dobra. Terek wraca się. No i co? Ulepsza tylko i tyle. Jog. Tu zaraz pójdziemy. W sumie dzień szósty. Możemy już teraz. Więcej będziemy widzieć. O, jest Malcolm. Nie, to jest Malcolm. Dzień szósty. Tak, to zrobimy skarbiec ewentualnie w następnej turze. Dobra. No, zobaczmy. Coś się zdarzy, czy nie? Ucieka. To możemy spokojnie atakować. Też sobie powirowała? Jak w pralce. No i... butelka? Wysyłam SOS. Rowener! Tutaj nikogo nie ma! Dzień siódmy, zaraz ktoś będzie. Coś czuję. Tu jest paru. Dobra, to ja się dozbroję w koszarach goblinów. Tak. Gdzie on jest? Malcolm. Znika. No ja i tak idę w tamtą stronę. Chociaż... niektóre rzeczy to bym zabrał jeszcze ze sobą. Dobra. Więc tak. O. Teraz Sepinrof. Proszę. Coś zabrać. Kula sztormów. Zaklęcia magii wody. I... co tu przekazać? O, proszę. Wy nie. Was tak. I jeszcze głazowniki. No i tyle. I leci oczywiście po kopalnię złota. Zresztą wszystko teraz odbije, co wzięte. Dobra. Christianie. Trzeba gonić. Te trzy tury. Dzień siódmy. No cóż. Chcę jeszcze odbić nam to. Nie udało się na powierzchni. Będzie próbował pod ziemią. Więc Krakhak atakuje. Tu przy okazji kupimy skarbiec. Nic nie możemy nająć. Szkoda. Lecimy. Wygrana walka. Już czuję jej zapach. Oślepienie? No, strzelających. Tak. Ja sobie teraz mogę poczekać. Hops. 98 HP zostało. Jeszcze raz. 31 HP zostało. O! No to poczekaj. Hops. Plus 5 HP. 24 zostało. No to...
To jest to tak wręcz. Dobra. Akurat na obrzeżach. Tak. Enty padną. Prędzej czy później. Chcą mi zabić jednego starożytnego behemota, ale się to im nie uda. Overkill. O! Pięknie! No! Cudownie po prostu. Znajdowanie drogi? To ma sens przy niektórych tutaj bezdrożach? Jeszcze tutaj piach będzie. Ale Krakhak to jest barbarzyńca, on chodzi po piachu normalnie. Podziemia? Podziemia chyba 100% czy 80%? Moment! Więc tak, normalnie ziemia 100%, trawa 100%, lawa i podziemia też 100%. Droga, to wiadomo, drogi są o wiele szybsze. Bezdroża 125%, piasek 150%. Śnieg, bagna, to nas nie interesuje. 150-175% koszt ruchu oczywiście. Więc skoro my mamy barbarzyńcę, który ma same jednostki, no, zresztą barbarzyńca nie ma znaczenia, ponieważ ma same jednostki, które są od barbarzyńców, więc te piachy nas nie interesują. Bierzemy artylerię. I mądrość. Oj tak. Krakhak. Jest moc. Oj tak. Ja chyba najmę tu jakiegoś bohatera. Glore! 350 sztuk złota, mądrość, magia wody. Też nieźle. Mądrość? No? W sumie to nie ma lepszej opcji teraz. Tak, jeszcze jeden mądrości będzie git. Magia ziemi. Okej. Weź centaury. Weź jeszcze stąd. Weź na elfy. Też nie ma nikogo. No i będziesz sobie tam chodził. Gdzieś. Właśnie, kartograf nam nie pokazuje, co jest na piachach. Chodził i robił mapy, to pewnie nie chciał, żeby mu piach powłaził w sandały. Mamy przez to mapy. Terek. Dzień 7. Zaraz do ciebie wrócimy. Jog. Super. Jest szara. Gryfy będą. Będą gryfy. Tylko nie ma gdzie je wepchać. Lidia najemników. Coś spylić? Uruków? Hobgobliny? 7000? Nie w kij dmucha. Tak samo uruków. Przy czym... Co? Trochę więcej niż 1/4 za tyle samo. Dobra. Wraca się tu na razie. Później jakoś tomu popłyniemy. Te... Później. A teraz, Krakhak. Idzie tu! Ciekawe, czy tutaj kogoś najmą. Tak czy siak trzeba jakoś... O, przyzwać okręt na przykład. Coś trzeba będzie zrobić. Terek czeka, więc to by było na tyle.